Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze, jesteśmy akurat w bardzo takim znamiennym i szczególnym roku 1920, bo to nie tylko ten plebiscyt, który wskutek jednak też i bardzo różnych uwarunkowań tak się zakończył, jak się zakończył, ale przede wszystkim to ludność polska wykazała, że jest, że istnieje i że potrafi też bronić właśnie swoich praw. To przecież akurat też dokładnie 100 lat temu, bo w lipcu 1920, tutaj niedaleko właściwie stąd od Domu Polskiego, bo na Targu Rybnym, właśnie tutaj zaczęła być wydawana i bronić po prostu Polaków, Warmiaków, ale także i Mazurów, oczywiście i polskiego słowa, i polskiego ducha. Ale już jeżeli o tym mówię, o Domu Polskim, to może jednak w takim razie właśnie zacznijmy o roli po prostu Domu Polskiego, która już się także przecież zaczęła właśnie 100 lat temu, czyli że w 1920 roku. Jak to było, panie profesorze? No właśnie, w lutym 1920 roku, kiedy zainstalował się tutaj Mazurski Komitet Plebiscytowy i dozwolono było działalność plebiscytową na tym obszarze, Polacy zdecydowali na kupno domu. Kupili hotel Reichshof. Hotel Reichshof położony przy ulicy Dworcowej wczesnej Joachima. Dwupiętrowy budynek przy bardzo okazałej ulicy, róg ulicy Dobromiejskiej i Dworcowej. Ten budynek został zbudowany przez Joachima Hoffmana w 1890 roku. Proszę sobie wyobrazić, że przy tej ulicy wszystkie domy były nowe. To było nowe miasto. Pięknie się blisko centrum. Bardzo blisko centrum. I ten dom, bardzo okazały, narożny, kupił hotelista Holcki i nazwał to Hotel Reichshof. A więc zamienił dom w hotel. Oczywiście potem ten hotel sprzedał z ogromnym zyskiem. No tak. Hotel miał różne koleje, ciągle nazywał się Reichshof, aż nabył go taki Polak, Antoni Mutkowski, który dokonał różnych krętactw, uciekł za granicę, ścigany przez policję i hotel został sprzedany na licytacji. I żeby nowy właściciel, Manteuffel, żeby nie kojarzył się hotel z Reichshofem, z tym przekrętem Mutkowskiego, nazwał Central Hotel. Potem, proszę Państwa, kiedy wybuchła I wojna światowa, powrócono do nazwy Reichshof, bo Niemcy zaczęli odnosić sukcesy, a więc nie Central Hotel, ale Reichshof. I ten hotel Reichshof w lutym 1920 roku nabyli działacze mazurscy. Zapłacili 600 tysięcy, niektórzy mówią 450 tysięcy. Oskarżano, że przepłacili. Sądzę, że przepłacili. Ale biorąc pod uwagę, że w ówczesnym Olsztynie nikt nie chciał Polakom sprzedać żadnego budynku, to trzeba przepłacić. Ale zakupili z perspektywą, że ten hotel pozostanie w polskim posiadaniu. Nazwano go Internacional. Zupełnie inaczej. Tak jest. Ale kiedy Mazurski Komitet Plebiscytowy tu się zainstalował, to wywieszono na budynku strony dworcowej duży napis Dom Polski. O właśnie. Ten napis był bardzo drażniący dla strony niemieckiej. I tu zaczęły się mieścić wszystkie polskie organizacje.
mazurskie. Różni ludzie przewijali się przez ten dom polski. I ci, którzy szukali zarobku, i ci, którzy szukali przygód, i ci, którzy I restauracja chcieli... tu była olbrzymia. Tak jest, siedzimy w sali, która była restauracja. I ci, którzy rzeczywiście chcieli działać. Kiedy po 11 lipca przegraliśmy plebiscyt, Antoni Beaupré, opuszczając dom polski, polecił, aby Jan Baczewski, Seweryn Pieniężny, Kazimierz Jaroszyk, jako tutejsi, zaopiekowali się tym domem polskim, aby on pozostał w polskim posiadaniu. I rzeczywiście Jan Baczewski pilnował tej sprawy, przeniósł wszystkie agendy Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego tutaj wraz z Towarzystwem Ludowym. I to był początek. I nie dopuścił, aby ten dom dostał się w inne ręce. To jest zasługa Baczewskiego. Panie profesorze... Potem notarialnie to wszystko załatwiono i właścicielem stał się de facto Mazurski Bank Ludowy. A potem Bank Ludowy w Olsztynie prowadzony przez Juliusza Malewskiego. I oto, proszę Państwa, Polacy, tak jak chciał niegdyś Andrzej Samolowski, mieli swój własny dom, gdzie mogli organizować przedstawienie, były pokoje gościnne, była restauracja. Znalazły pomieszczenie różne agendy Ruchu Polskiego. To jest istota. Ten dom był świetnie położony. Był remontowany, dbany, restauracja była świetna. Prowadził ten dom pan Gerlicki, potem Biegała, potem Nikalowski, więc trzech właścicieli. Panie profesorze, ale jeżeli jest mowa, bo wspomniał pan o plebiscycie, o przegranej, to ten właściwie dom jednak polski by świadczył o tym, że te wyniki właśnie plebiscytu jednak były w jakimś sensie niesprawiedliwe i tak naprawdę to nie pokazywały, jaka była tutaj sytuacja w tych byłych Prusach Wschodnich. Bo skoro był dom polski i polskie organizacje i rozwijało się po prostu życie polskie, to znaczy jednak, że tutaj właśnie Polacy byli i mało tego, i też potrafili się sami obronić. Takich domów polskich w Prusach Wschodnich było kilka. Był w Iławie, był w Ostródzie, był w Mrągowie, planowali wykupić w Olecku czy Wełku. No oczywiście to po plebiscycie przestało istnieć. No zachował się tylko ten dom, dom Gazety Olsztyńskiej i dom przy ówczesnej ulicy Steinstrasse Kamiennej, dzisiaj Emilii Plater, w polskim posiadaniu, gdzie przez długi czas mieszkał Władysław Pieniężny. Więc Polacy zachowali ten dom. Skoro zachowali i przyniesie swoje agendy, rozpoczęła się działalność. Na plebiscyt trzeba patrzeć troszkę inaczej, niż dotychczas patrzymy. No właśnie o to chodzi. Patrzymy przez perspektywy wyników. Tak. Przegraliśmy. 2% z kawałkiem głosowało na listę polską. Ale jeżeli popatrzymy na południową Warmię, na południowej Warmii 4902 głosy padły na listę polską. Tak jest. 4900 ludzi było bardzo odważnych. Wziąć kartkę z napisem Polen i wrzucić do urny przy pełnej kontroli, jak to się odbywa to głosowanie. Tak. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. Tyle mniej więcej głosów padało w czasie wyborów na polską listę. Zważywszy, że w czasach plebiscytu nacisk niemiecki był duży, propaganda niemiecka była duża, to i tak dużo osób było odważnych, by zagłosować. Jeżeli od tych głosujących w plebiscycie odejmiemy przyjezdnych, to ten wynik jeszcze byłby korzystniejszy dla naszą sprawę. Notabene, proszę Państwa, cztery wioski na Warmii Południowej zagłosowały za Polską. Tak jest.
Popatrzmy teraz na majątki ziemskie. Posorty pod Olsztynem. 17 osób pracujących w majątku ziemskim, więc zależnych od właściciela, oddała głos za Polską. 100 było przeciwnych. To jest możliwe, gdyż właścicielem posad był niejaki pan Jakobi, który był w tych sprawach neutralny i nie angażował się w politykę. A więc wynik plebiscytu pokazywał, że jest zwarta grupa ludzi oddanych sprawie Polski. Ale wynik plebiscytu pokazał, co mówił ksiądz Walenty Barczewski, że zostały zacieśnione kontakty między ludnością polską Powiśla a Warmią. To była pewna wspólnota. Jak wykorzystać plebiscytowy wynik? Gazeta Olsztyńska, która całym sercem była oddana działalności plebiscytowej, przed plebiscytem w artykułach oznajmiała, że wynik może być niekorzystny. Właśnie, od razu już o tym wiedziano. Gazeta przygotowywała czytelników na przegraną. Ani suweren pieniężny, ani jego otoczenie. Nie trzeba było tłumaczyć, iż ten plebiscyt wygramy. Oczywiście. Prości warmińscy chłopi w tych wioskach, kiedy szli do głosowania, oczywiście byli przekonani, że wygramy, bo zwartą grupą szli do głosowania. Potrafili się zorganizować. I tuż po plebiscycie ukazały się w gazecie olsztyńskiej artykuły tłumaczące przegraną. Tak, bo to bardzo istotne krzepiące, było. Krzepiące, podnoszące na duchu, że tego nie mogliśmy wygrać, że były naciski, że były represje i one po plebiscycie też się pojawiły. My musimy zdać sobie sprawę, że w tych wioskach były represje. Oczywiście, tragiczne wydarzenia w Wymoju, kiedy nauczyciel BEM ze spółką swoich kompanów podpity zaatakował w Wymoju gospodarstwo Kępy. Kępa, który się schronił na strychu chlewiku, bronił się i ostrzegał go. Będę strzelał. Nie pomogło, strzelił. Tragiczny wypadek. Takich zaś było dużo, ale w okolicach Dąbrówna, Ostródy jeszcze większe było zajście. Gazeta o wszystkim donosiła, pisała, tak oznajmiała. Jest. Informowała. Informowała. To bardzo ważne. Był nacisk na władze, aby powstrzymały retorsje niemieckie wobec ludności polskiej po plebiscycie. Gdy Jan Baczewski się przeniósł do tego domu polskiego, postawiono pytanie. Agendy polskie funkcjonowały. O to chodzi, no właśnie. Funkcjonowała Warmińska Rada Ludowa. Były towarzystwa. Jak to wszystko zagospodarować? Tak. Oczywiście część, i co dalej? Część ludzi głosujących za Polską opuszczała, Olsztyn opuszczała Prusy Wschodnie. A właśnie to musiała wyjechać właśnie. Tak. My sobie z tego powodu, że były takie represje. Że każde mieszkanie było oznaczone, gdzie mieszkali Polacy, i były przez sąsiadów naciski, wyzwiska. Trudno było oprzeć się tym mocnym atakom i naciskom. Ludzie opuszczali. I wówczas, proszę Państwa, tu w Olsztynie zadano sobie pytanie. Dom polski mamy, pieniądze na działalność BOPR zostawił, a więc na działalność Gazety Olsztyńskiej tak 80 tysięcy złotych. Na pensje dla ludzi, którzy byli zatrudnieni. Wszyscy byli pewnie, opłaceni. Bo nikt za darmo nie mógł pytanie pracować. Było takie, jak zachowa się Polska po plebiscycie? I wówczas ksiądz Wacław Osiński, miejscowy autorytet, probosz Butryn, wraz z Janem Baczewskim pojechali do Warszawy i spotkali się z premierem Wincentym Witosem. Premier miał powiedzieć, jakie stanowisko jest Polski. Tak. Witos rozłożył bezradnie ręce i mówi tak. Za Polaków mieszkających w Prusach Wschodnich nie będę prowadził wojny z Niemcami, skoro mam wojnę z Rosją niezakończoną. Natomiast wszystkich tych, którzy będą opuszczać Prusy Wschodnie, przyjmę w Polsce.
i pomogę. Więc byli wysłannicy warmińscy zawiedzeni. Ale spotkali się w MSZ-cie. I Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, nie wyjeżdżajcie. Skończy się wojna, Polska obejmie was opieką. A więc mając zapewnienie MSZ-u, przyjechali tutaj i rozpoczęli działalność. Od czego? Trzeba stworzyć organizację. No oczywiście. Organizacja była bardzo potrzebna, albowiem zbliżały się wybory do Sejmu, Sejmiku Wschodniopruskiego, Sejmiku tak Powiatowego i Rady Miejskiej. Więc musimy się przygotować. O mocną podstawę też mocną chodziło podstawę. Do głosowania na polskimi... Tak jest. Nastąpiła wymiana kontaktu między Powiślem i między Warmią. Zdecydowano, że w Domu Polskim zjadą się delegaci towarzystw warmińskich z Powiśla i z Mazur, aby zdecydować, jak dalej postępować. 30 listopada w tym domu spotkali się i zdecydowali powołać Związek Polaków Prusa Wschodnich, aby prowadzić działalność polską, zaopiekować się ludnością polską, powstrzymać represje, przygotować się do wyborów. I dokładnie właśnie 100 lat temu, czyli że ta rocznica ma takie... 30 listopada 2020 roku minie 100 lat temu, o to chodzi, kiedy taką organizację powołano. I o tym też powinniśmy właściwie mówić i w szkołach, i upowszechniać to, i w Gazecie Olsztyńskiej, tej ale wydawanej mądrość, współcześnie, bo to jest bardzo istotne. Tak, mądrość tych ludzi organizujących Związek Polaków Prusa Wschodniej polegała na tym. Uznali bowiem, że bez zabezpieczenia finansowego i prawnego ruch polski nie będzie dobrze działał. Stąd powołano 5 patronatów tak zwanych, robotniczych, spółek zarobkowych, towarzystw ludowych, no świetnie, oświaty, no świetnie, żeby współdziałać. Na czele tych patronatów stanęli delegaci warmińscy i z Powiśla. Natomiast prezesem został ksiądz Wacław Osiński. Potem Jan Baczewski został sekretarzem. Takich twardych ludzi, jak Jan Baczewski, było potrzebne. To jest taki wojskowy z Reichswehry, który do drylu wojskowego był przyzwyczajony i chciał ten dryl wojskowy organizacji narzucić. Oczywiście. Silna organizacja tak tego jest. Potrzebuje. Czasami był za twardy, czasami był za mocny. Czasami go nie rozumiano, ale ratował tą organizację. Skoro mamy już Związek Polaków Prusa Wschodnich, to od 1 stycznia 1921 roku Gazeta Olsztyńska stała się organem Związku Polaków Prusa Wschodnich. Zmieniła swój charakter, otrzymała dofinansowanie i stała się dziennikiem. To jest sukces. Tak, i panie profesorze, też bardzo było właśnie to istotne, że cel, jaki sobie stawiał ten związek, a mianowicie obrona interesów polskiej mniejszości narodowościowej i staranie o podniesienie dobrobytu polskiego ludu, o czym też jest tutaj mowa, mieszkającego w państwie pruskim, w szczególności domagać się będzie wypełnienia wszystkich usprawiedliwionych żądań ludności polskiej, bo właśnie po plebiscycie oczywiście, że były te usprawiedliwione żądania. I potrzeba takiego związku wynika z położenia polityczno-społecznego ludności polskiej, zamieszkałej w państwie pruskim. Ale gazeta jeszcze też właśnie realizowała inne cele, a mianowicie chodziło o utworzenie przecież polskich szkół, o rozwijanie właśnie towarzystw kulturalno, jak gdyby też oświatowych. Tutaj od dołu o pilnowanie po prostu kultury polskiej. Poza istnieniem Towarzystw Ludowej Warmińskiej Rady Ludowej, która przygotowała się do wyborów w 2021 roku. I te wybory, proszę państwa, pokazały, że na listę polską padło więcej głosów niż w plebiscycie. No właśnie. W wyborach do to fenomen. Sejmu pruskiego padło ponad 6 tysięcy głosów.
wyborach do sejmiku powiatu olsztyńskiego Polacy wprowadzili 6 radnych. No, w porównaniu z poprzednimi wyborami stracili 5 pozycji. Ale ksiądz Barczewski do 1928 roku zasiadał w sejmiku wschodniopruskim w Królewcu i wprowadziliśmy jednego posła do Sejmu Pruskiego. A to już był wielki sukces. To już był sukces. To znaczy, że nie straciliśmy stanu posiadania z plebiscytu i sprzed plebiscytu. To jest podstawa. Jednocześnie, proszę Państwa, zaktywizowały się Towarzystwo Polsko-Katolicko-Szkolne i Towarzystwo Polskich Kobiet. Towarzystwo Polskich Kobiet zrzeszało tutejsze panie pracujące w agendach Ruchu Polskiego. Była Wanda Pieniężna, była żona Władysława Pieniężnego, Pelagia Pieniężna. No, ten kółko. Jan Baczewski z przymrużeniem oka patrzył na te wszystkie. Schodzą się kobiety do Domu Polskiego, piją kawę, jedzą pączki. Co za to za działalność? Ale... Co to ma znaczyć? One współorganizowały spotkania. Także kulturalne spotkania. Pomagały najbiedniejszym. Pilnowały też tego ogniska polskiego tego wszystkiego w poszczególnych domach. Każde spotkanie odbywało się poprzedzone odczytem, jakąś kulturalną działalnością. Ale proszę zwrócić uwagę, to był czas ogromnej biedy w Olsztynie, ogromnej inflacji. W październiku 1923 roku były rozruchy głodowe. Gazeta Olsztyńska opisuje owe manifestacje, demonstracje głodowe, zaznaczając, że większość tych ludzi mówi po polsku. A więc bieda dotknęła najuboższą ludność mówiącą w języku polskim. Tak jest. I to też miało swoje znaczenie. Tak. I w ten czas to Towarzystwo Kobiet Polskich przychodzi z pomocą. Apeluje poprzez gazetę do ofiarności warmińskiej wsi. Ofiarność chłopów warmińska była duża. No właśnie. August Humann z Schaffaudu, który zawsze popierał ruch polski. Nie żałował marek, nie żałował prowiantu, przywoził, wspomagał. Napływały datki. To była jesień. Zbliżało się święto Bożego Narodzenia. Trzeba było zadbać przynajmniej o dzieciaków. I tu w Domu Polskim zorganizowano jasełkę. Boże Narodzenie z przyjęcia, to te kobiety. Jaka była radość. Najpierw było wystąpienie. Polskie słowo się aniołki, dla tych dziadków. Potem dziadki, potem kolędy polskie. O właśnie. I potem nagle ze sceny schodzą aniołowie, a po anioła wschodzi święty Mikołaj z prezentami dla dzieci. Mówi po polsku. I mówi po polsku. Oczywiście każde dziecko musiało powiedzieć wierszyk, deklamować. Tak jest. Nic nie było za darmo, ale otrzymał paczkę. Skromne paczki. Słodycze, jakaś mąka, ciasteczka, jabłuszka, no ale toś było coś. A więc pamiętano o tych najuboższych. I zawsze, proszę Państwa, w okolicach Bożego Narodzenia czy karnawału była polska choinka w Domu Polskim. Były spotkania, były kolędy i były podarunki dla dzieci. To było zachwycające, to było budowanie wspólnoty. Tak, od dołu, ale też za w tym miał... Za tym towarzyszy została Wanda Pieniężna, która jakby o właśnie, a jeżeli też Wanda Pieniężna, to także przecież i Seweryn Pieniężny młodszy, ten, który no mało tego, że redagował przecież i że pisał, no Kuba spod Wartenborga, tak. Gada, to chodziło też o wzmocnienie tego tutaj, no ducha polskiego i po warmińsku je pisał, czyli że w tym swoim jak gdyby języku, tym, którym przecież no, się posługiwano na co dzień, o to też chodziło, prawda, że było jak gdyby to takie też i skłanianie się właściwie ku sercom po prostu tych ludzi. Ale on także był jednym właściwie z działaczy, to nawet też wręcz po prostu czołowych tego Związku Polaków w Prusach Wschodnich, co było też bardzo ważne, jak gdyby, że redaktor, że nie tylko się skupiał na tej właśnie wydawniczej działalności, ale i także i bardzo mocno na tej, na organizacyjnej. Jeżeli duszą Gazety Olsztyńskiej w okresie plebiscytu był
Stanisław Nowakowski. Jakowski jako redaktor, tak. Potem był redaktor Łydko i potem był Jankowski. To jednak za wszystko odpowiadał Seweryn Pieniężny. Ale takim animatorem ruchu polskiego, działaczem, dziennikarzem był Władysław Pieniężny. Władysław Pieniężny był też aktorem. Uczestniczył w wszystkich przedsięwzięciach. On przez cały okres międzywojenny był pracownikiem polskiego konsulatu. Więc mógł sobie pozwolić, miał niezależną posadę. Tak jest. Ale nie wyobcował się z tej społeczności. Absolutnie. Był, wspierał, pomagał. Był tu w każdej chwili obecny. On stał za tymi polskimi przedsięwzięciami. Organizował ludzi. Warto Władysławie Pieniężnym pamiętać. I mówić więcej, i eksponować dla jego postać. Związku Polaków Prusa Wschodnich, który się przekształcił w 1923 roku w czwartą dzielnicę Związku Polaków w Niemczech. I znowu, i kto na czele? No, ksiądz Wacław Osiński, czyli że to też no, świadczyło o sile po prostu. Czyli popatrzmy, ta inicjatywa olsztyńska powołania organizacji zaowocowało, że powołano organizację w skali całych Niemiec. Polską. Tak jest. To stąd ta inicjatywa wyszła. Ale przede wszystkim Związek Polaków w Prusach Wschodnich, czy potem Związek Polaków w Niemczech, czwarta dzielnica, nie chciało utracić tego, co już zapoczątkowano przed plebiscytem, czyli szkół polskich. O właśnie. Istotna rola. Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne z księdzem Karolem Langwaldem nie miało przez tę działalność, w jaki sposób nieść, kultywować język. Oczywiście kurs języka polskiego prowadzono w tym Domu Polskim. Tak jest. Ale to mało. Dla młodych i dla starszych, ale to było mało. Reaktywować szkolnictwo. Owszem, udało się w szkołach niemieckich powołać klasy polskie. Ale to też mało. Ale to też mało i na krótki czas. Jan Baczewski był człowiekiem niezwykle upartym i jako poseł do Sejmu Pruskiego żądał uchwalenia ordynacji dla szkół polskich w Niemczech. I doprowadził w 1929 w grudniu by taką ordynację. Ale to jednak aż tyle lat. Aż tyle lat to jednak trwało, bo to jest też bardzo ważne. Ciekawa rzecz, bo my tutaj mówimy o programie właśnie gazety, tak. O tym, że pisze już o polskich szkołach i broni tego i to już od razu właśnie po plebiscycie i jednak aż dopiero, aż po 9 latach. Czyli jaki był też ten tutaj właśnie napór po prostu Niemczyzny. To jeszcze nie był czas całkowicie spokojny, czy zaniechano działalności oświatowej. Związek Polaków w Prusach wysyła młodzież do szkół polskich, do seminarium w Lubawie, do innych. Wysyła do Starogardu Gdańskiego na szkolenie. Dofinansowywał wyjazdy tej młodzieży. Dalej, tu w Olsztynie, proszę Państwa, chciano stworzyć gimnazjum polskie. A właśnie. Bo takie przecież istniało tak, i powstało właśnie w Kwidzynie, tak, ale... Bo istotą było to, że społeczność polska nie miała inteligencji wykształconej. Tak, bo głównie jednak to ludność ze wsi, mimo wszystko. Tak. To gimnazjum nie udało się powołać. Nie wnikam, bo i konsulat polski w Królewcu był też przeciwny, a Niemcy postawili warunek, finansujcie. 500 tysięcy marek, proszę Państwa, to jest gigantyczna kwota. Nikt, tego, tak. Nikt nie mógł opłacić czesnego, chociaż znalazło się od razu około 60 osób chętnych, aby być w polskim tak gimnazjum. Jest. Nie udało się. Skoro się nie udało gimnazjum, to wprowadzimy naukę języka polskiego, polskiej kultury, no takie kursy kroju i szycia. Dziewczyny. Tutaj mieszkały dziewczyny. Odbywały się kursy, nauka języka polskiego. Przyjeżdżały te dziewczyny ze wsi, z małych wiosek, z biednych gospodarstw. Po raz pierwszy w Olsztynie. Robiło to wrażenie. Po raz pierwszy w Domu Polskim. No właśnie, ktoś tu gdzie jednak dbał, język polski, bo na ulicy przeszło to język niemiecki, bo to też miało znaczenie. Co ciekawe,
z tych kursów kroju szycia wysyłano potem do Królewca, gdzie wprowadzono naukę przedszkolanek dla przedszkoli niemieckich, poza wschodnich. Gdy ukończywszy takie przedszkole, mieli papier do pracowania w przedszkolu. No tak. A skoro znali język polski, mogły zakładać polskie przedszkola. To jest istota. Potem powstawało Towarzystwo Polsko-Katolickie Młodzieży Polskiej. A więc chciała grupować tę młodzież. Jeżeli powiemy w skali południowej Warmii, w tych pierwszym początku 600 młodych ludzi zapisało się do towarzystw, to jest sukces. Oczywiście. Proszę mi pokazać dzisiaj organizację młodzieżową, która ma 600 członków, ale nie aktywnych. Towarzystwo wspólne z Towarzystwem Kobiet rozpisywało konkursy na wspomnienia, na opowiadania historyczne, fundowało książki, nagrody, a więc dowartościowało. Tu było przedstawienia teatralne, muzyczne. No i to wszystko zmierzało do powstania szkół polskich. Jakbyśmy nie oceniali te szkoły polskie, które w tych małych wioseczkach powstały z garstką młodzieży i z niezwykle oddanymi nauczycielami. Ale oprócz tych szkół powstało harcerstwo, czyli scouting. W 1919 roku nie udało się Zbigniewowi Pieniężnemu powołać harcerstwo. To był młody chłopak, nie było warunków, ale gdy ruszyły szkoły polskie, zaangażowały się przedszkolanki, zaangażowali się nauczyciele. O tyle też Nerówna, późniejsza Grotowa, stworzyła pierwszą drużynę harcerską i za własne pieniądze kupiła mundurki harcerskie. To było zaskoczeniem. Konsul był zaskoczony. Jak to? Bez mojej zgody mundurki harcerskie. No i wreszcie w 1935 roku pojawił się harcerski hufiec wschodniopruski ZHP. To już był sukces. Dwa lata później przemianowany warmiński hufiec Związku Harcerstwa Polskiego. Grupowo sporo młodych ludzi. Obozy harcerskie, nauka sprawności, budowanie świadomości tej młodzieży, obozy nad jeziorem Serwent. Proszę sobie wyobrazić, jest sierpień 1939 rok. Młodzież harcerska własnymi ścieżkami, dróżkami przybyła na to jezioro. O, właśnie. Był obóz polskiego harcerstwa. A wokół już były widoczne znaki wojny. Wokół wojska Wehrmachtu, a w środku polscy harcerze. Tak jest. Fantastyczna rzecz. I takie też były tutaj paradoksy. Ofiarność, tych, odwaga tych młodych ludzi, przecież byli szykanowani przez swoich rówieśników, odwaga rodziców, posyłanie do szkół polskich, polskiego harcerstwa, to jest istota. Na czele harcerstwa stał hufmistrz Leon Wodarczyk. Tak. Ale de facto takim iskrą harcerską. Tak, autentycznym duchem. Ryszard Knosała. Tak jest. Ślązak. Są jego ulice w Olsztynie. Twardy Ślązak, nauczyciel, który przyjechał tutaj i zaczął uczyć w Chabrowie, dzisiejszym Chaberkowie, w Kaletce Nowej, jedną i drugą szkołę prowadził. Tworzył drużyny harcerskie. To on. Oto oczywiście potem zapłacił najwyższą cenę za tą działalność. Tak jest. Był nauczycielem także w tutejszej szkole polskiej w Olsztynie. Tutaj akurat właśnie w Domu w tym Polskim, domu też. Tu gdzie tak. Jest teraz, jest Instytut Północny imienia przecież Wojciecha Kętrzyńskiego. Tak, powołano szkołę polską. Spora gramatka młodzieży i olsztyńskiej, i z wiosek spodolsztyńskiej tu przyjeżdżała. Dwóch nauczycieli było. Były też szykany niemieckie, były kontrole niemieckie. Było też przedszkole, które działało króciutko, ale to był zalążek. Wreszcie popatrzmy. Pod patronatem Związku Polaków w Niemczech
było też czytelnictwo, czyli biblioteki. Oczywiście. Sieć biblioteki. A właśnie, to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotna rzecz. Każda informacja o działalności tutejszej była ogłaszana w gazecie. Tak, czyli że gazeta była tym takim Kuba pasem. Pod Wartemborka opowiadał, o co się tutaj dzieje. Wszyscy byli zdziwieni, jak szybko Seweryn Pieniężny nauczył się gwary warmińskiej. Tak jest. Przecież nie znał początkowo, oczywiście, ale nie. Nauczył się i tą gwarę. Widać, że to było ważne. Tak, do tych prostych chłopów. I przed redakcją też, jak warmiacy przecież tam przyjeżdżali i sprzedawali swoje różne produkty, to także z nimi rozmawiał po warmińsku. On był ich człowiekiem, czyli że Seweryn Pieniężny, redaktor, był tutaj właściwie ich człowiekiem, warmiaków. Potem, proszę Państwa, zaktywizował się ruch nauczycielski. No właśnie. Klub polski to był. Nauczyciele założyli klub, potem stworzyli teatrzyk Bajka. Piękny teatrzyk kukiełkowy. Robił ogromne wrażenie na dzieciakach. Śpiewające, kolorowe kukiełki na scenie z muzyką. To było wyjątkowe wydarzenie. Kukiełki mówiły o Marysi, co pasła gęsi. Starzy oklaskiwali, młodzi oklaskiwali, dzieci były zachwycone, a więc coś się działo. Poza tym były spotkania, przyjeżdżali goście z Polski. Skoro nie udało się powołać gimnazjum, to pomyślano, że powołamy towarzystwo naukowe tutejsze. Zapraszamy uczonych. Uniwersytet Poznański objął patronat. Zygmunt Wojciechowski organizował spotkania tutaj, w Domu Polskim, przy współpracy z konsulatem. Odbywały się spotkania dotyczące historii Polski w różnych postaciach. Przyjeżdżali znakomici polscy uczeni, Józef Kostrzewski, Roman Polak, proszę Państwa, Karol Górski. Cała gama tych polskich. I ten dom tak naprawdę to żył tą polskością. Żył. Ale i też właśnie, panie profesorze, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby o tym także właśnie powiedzieć, że ta działalność i w Domu Polskim, ale także i przenoszona jak gdyby poprzez artykuły właśnie w gazecie olsztyńskiej, tej ówczesnej, ta, która przecież no, cały czas też była właśnie wydawana i polski też był napis. Tu w niemieckim mieście, jakim akurat był wówczas Olsztyn, był cały czas przecież napis Gazeta Olsztyńska po polsku. Ale że wreszcie także właśnie doszło do Kongresu Polaków w Niemczech i do tego, że powołano przecież znak, że uchwalono, że nie tylko właśnie pięć prawd Polaków, ale także i ten znak właśnie Rodła. I silny właściwie związek między tu Polakami po prostu no, w Prusach Wschodnich, a Polską, bo to przecież Wisła i zaznaczone Krakowem to Rodło. Jak to jest, że jest tak właściwie mało akurat tych znaków Rodło? One nie są jednak no, w tej chwili i we współczesnym Olsztynie jednak właśnie wyeksponowane. No, szkoda. Nie wiem, dlaczego tak się stało. W Opolu jest, w Olsztynie nie ma. Może będzie. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zainteresować kibiców sportowych. O, coś nowego. Kibiców sportowych. Po układzie polsko-niemieckim do Olsztyna przyjeżdżała piłkarska drużyna Gdania z Gdańska. Ona grała w lidze wschodniopruskiej, ona grała Puchar Niemiec. O. I w tym losowaniu zawsze trafiała na olsztyńską drużynę. Najpierw Wiktoria, potem Hindenburg. I Gdania, proszę Państwa, która grała z różnym skutkiem, ale składała się z polskich piłkarzy i z polskich działaczy. Przyjeżdżała do Olsztyna. Proszę zwrócić uwagę. Grała na Stadionie Mleśnym. Tak. Na Stadionie Warmii. Aha. Na Stadionie przy ulicy Giętkowskiej. Skiej, tak, bo i na Stadionie przy ulicy Warszawskiej, gdzie są koszary wojskowe. Tak. Nie przegrywała meczów. Brawo. Gdańszczanie były lepiej przygotowani. Był taki zwyczaj,
że Związek Niemiecki witał na dworcu drużynę polską. Był taki zwyczaj, że odprowadzał potem drużynę polską. I był taki zwyczaj, że częstował obiadem. Gdańsk przyjeżdżała przed meczem dzień i była w tym domu polskim podejmowana przez młodzież polską. Potem wszyscy szli po nabożeństwie w kościele świętego Jakuba na mecz. Tak jest. Kibiców sporo, niemieckich i polskich. Dla tych polskich kibiców istotne było, że mecz rozpoczynały hymny narodowe. A więc Mazurek Dąbrowskiego był grany. A że Gdańsk wygrywała albo remisowała, to nie było wstydu do meczu. Według tak jest. Mecz był świetnie przygotowany. No, fantastycznie. I było takie wydarzenie w 1938 roku, że Gdańsk przyjechała na pożarcie, ale wygrała. Więc wówczas Związek Niemiecki nie poczęstował obiadem. No proszę, no, ale takie konsul rzeczy. Polski, Związek Polaków w Niemczech, tutaj znalazł się na wysokości, w tej restauracji u Nikolskiego, no i poczęstunek dla tej piłkarzy, by głodnie wracali do Gdańska. Zresztą, zwróćcie uwagę Państwo, restauracja to jest magnes. Ona była otwarta dla wszystkich. Oczywiście, tak. Świetne flaki ubiegały, kiełbasy na wynos, knobloszki. Co to jest knobloszka? Knobloszka, knoblauch to jest cząstkowa kiełbasa. Małe kiełbaski cząstkowe to był taki rarytas. No tak. Oczywiście. Coś wyjątkowego. One powstawały wcześniej, na początku XX wieku, albowiem rzeźnicy tutaj na ulicy Dworcowej potrafili sfałszować te kiełbaski. Dodawali specjalnie dużo czosnku, żeby zabijali zapach mięsa, zapach, nie tak. świeżego. Ale trzeba no proszę. Stworzyć dobrą kiełbasę. A kiełbasa polska była smaczna, była w cenie, była lubiana. Flaki, bigos, taki bigos z prawdziwego zdarzenia, to był rarytas. Tu można było podyskutować. Tu w Klubie Polskim było też radio, był fortepian. Porozmawiać, podyskutować. I bardzo miłe po prostu polskie wieczory. Takie polskie wieczory, to się wszystko funkcjonuje. Panie profesorze, ta rozmowa naprawdę jest bardzo ciekawa, ale już się właśnie zbliżamy jednak do końca. Natomiast jest tutaj też ta wspaniała mapa, co za naprawdę świetny właśnie tu projekt i pomysł, który oczywiście, że wsparty też jest przez pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na setną rocznicę powstania Związku Polaków w Prusach Wschodnich 1920. I też tutaj świetnie właśnie to pokazano, a mianowicie nie tylko, że tutaj obszary właśnie plebiscytowe, to co tu widzą państwo na fioletowo, ale także i zaznaczona jest właśnie ta Warmia. Te 4200 km², czyli że tutaj od Fromborka, Pasłęką, za Olsztyn, oczywiście Gieczwałt, za Biskupiec, za Reszel, tutaj obok Lidzbarka, tu gdzie była przecież właśnie stolica biskupia, i za Pieniężno i za Braniewo. To właśnie jest akurat ta święta Warmia. Ale są także i bardzo liczne zdjęcia, może chociaż o niektórych właśnie kilka słów i też o tych postaciach, panie profesorze. Myśl była taka, proszę państwa. Obchodzimy różne wielkie rocznice. I postawiliśmy pytanie, co po tych rocznicach pozostanie? Co pozostanie? Słowo jest ulotne, drukowane jest trwałe. Niech pozostanie specjalna pamiątka. I wspólnie z Stowarzyszeniem Filatelii Maltańskiej i nieżyjącym Zdzisławem Szaflickim stworzyłem właśnie taką mapę. Świetnie. Mapę Prus Wschodnich, bo takie była wówczas prowincja w okresie międzywojennym. Zaznaczenie najważniejszych miast, obszaru plebiscytowego. I wokół tej mapy biegną najważniejsze zabytki tej ziemi, które przez wieki funkcjonowały. Wryły się w świadomość Polaków dawnych i także współczesnych.
I na dole pokazaliśmy, proszę Państwa, tych działaczy polskich. Wszystkich. Tak, bo bez nich całego właściwie... okresu międzywojennego, bez tych ludzi, nie byłoby związków Polaków w Niemczech, nie byłoby polskiej organizacji. I ci ludzie zapłacili nieraz najwyższą cenę za tą działalność. Najwyższą cenę. Mieli odwagę działać w czasach już hitlerowskich. Najpierw obserwowali nękanie ludności żydowskiej, wyjazdy żydowskiej ludności, spychanie na margines, noszenie opasek. Stawali w obronie tych swoich żydowskich sąsiadów, świadomi, że kiedy hitlerowcy rozprawią się z ludnością żydowską, przyjdzie kolej na Polską. I tak rzeczywiście było. Panie profesorze, czy ta mapa, czy także trafi do szkół? Oczywiście, że takie założenie, jak rozumiem, że było. W moim przekonaniu, ponieważ Filatelia Maltańska podjęła się wykonania tej mapy, ta mapa powinna być w większości szkół na naszych ziemi. A można powiedzieć w każdej szkole. Oczywiście. Na Warmii, Mazurach i Powiślu. W każdym korytarzu szkolnym, czy w gabinecie historycznym powinna wisieć. Bo ona pokazuje i ten region, i zabytki, i ludzi związanych. Tak jest. Istotny gadżet. Piękna pamiątka po stulecie plebiscytu i po stulecie Związku Polaków Pozawschodnich. Ale czy kontakt w takim razie tutaj do Instytutu Północnego w sprawie do tej Instytutu mapy? Do Instytutu Północnego, jeżeli mapa zostanie wydrukowana, można zgłaszać, zamawiać dzięki hojności marszałka. Nie wiem, jaka będzie płatność, bo marszałek wszystkiego no tak, nie sfinansuje. To w ten Ale czas... na pewno warto. Warto. Panie profesorze, już na koniec... Niech komitety rodzicielskie, dyrektorzy szkół, region nie żałują parę groszy na zakup takiej mapy, aby wisiała i działała na świadomość tej młodzieży, historyczną świadomość. Skoro tak bardzo narzekamy na młodzież, no właśnie, niech ona się uczy to pokażmy jej jednak, jak to wyglądało. Tak jest, z polskiej mapy. Panie profesorze, już tak właściwie też na sam koniec, bo tytuł z dnia 31 sierpnia 1939 roku właśnie z Gazety Olsztyńskiej był taki, bez trwogi bracia. I to się zaczęło właściwie już w 1920 roku, bo rzeczywiście, że ludność polska nie zatraciła ducha, wytrwała i trwała. Bardzo serdecznie. Gazeta Olsztyńska, proszę Państwa, w 1938 roku wydrukowała prawdy Polaków w Niemczech. Tak jest. Pięć prawd. Pięć prawd Polaków w Niemczech. I Związek Polaków w Niemczech, notabene w 1938 roku, ciągle przybywali członkowie. Oczywiście. Nawet z Olsztyńcy i spoza Olsztyńskiego Związku Polaków w Niemczech, w beznadziejnej sprawie sytuacji, mieli te prawdy kultywować. To jest istota. Oczywiście. Oni patrzyli z Olsztyna, z Powiśla i z Mazur na państwo polskie jako na coś idealnego, świętego. Tak, oczywiście. I stąd też i piąta ta prawda. Polska matką naszą. O Polsce nie wolno mówić źle. Panie profesorze, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za takie wyczerpujące i interesujące właśnie przedstawienie tych wszystkich zagadnień i do zobaczenia w takim razie, szanowni państwo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.